dziś w kurierze. Na początku chciałbym cię poinformować, że nagrywam tę rozmowę. Jeżeli nie wyrażasz zgody, to zakończ to połączenie. Wciśnij to nowo jeden. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Czas na podsumowanie turnieju English Open i łączymy się z naszym brytyjskim korespondentem Michaelem Ibertem. Crowley, hrabstwo West Sussex. To właśnie tutaj odbył się szczególny turniej rankingowy English Open. Szczególny, bo wystąpiło w nim dwóch polskich profesjonalnych snookerzystów, Adam Stefanów i Kacper Filipiak. To właśnie z nimi połączyliśmy się, aby zadać kilka pytań dotyczących ich występu w turnieju. Słuchaj Adam, pytanie jest następujące. Czy przed meczem z Luką Bresselem tak naprawdę szczerze w głębi serca sądziłeś, że możesz to wygrać? Patrząc na to, jak ostatnio grałem na treningach i po meczu, samym meczu z Fergalem, który był dobrym meczem, no zabrakło mi jednej chwili, żeby go pokonać tak naprawdę, ale był to mega fajny mecz, dużo się z niego nauczyłem, dużo dobrych odstawnych. Wierzyłem, że mogę Lukę pokonać, aczkolwiek no wiedziałem, że muszę dobrze zagrać, przede wszystkim dostać szansę. No, to jest zawodnik, który podchodzi, wbija bilet zewsząd na stole, od dzieciaka potrafi robić te układy znikąd i dostałem tę szansę, no i wszystko się fajnie ułożyło i byłem bardzo skuteczny i wygrałem. No, wierzyłem w to, no bo nie po to tutaj trenuję, nie po to z Kacprem gramy z tymi wszystkimi zawodnikami i walczymy na treningach, żeby jechać na turniej, to nie wierzę. Także no, oczywiście, że wierzyłem, że mogę wygrać. Nie sądzę, że on zagrał słaby mecz, on zrobił jakieś błędy, ale wydaje mi się, że to w tym wypadku ja zagrałem dobry, no chyba jeden z najlepszych swoich meczów, bo ja zbytnio dużo się nie myliłem i po prostu udało się to wyciągnąć. No, gdyby nie to czyszczenie w ostatniej partii na 4-1, to te losy tego meczu mogłyby się potoczyć różnie, tak? No bo on by wbił jeszcze 3-4 bile, byłoby 3-2 i by nam nie napierał. No, udało się zrobić świetne czyszczenie. Także wydaje mi się, że tutaj ja raczej dobrze wygrałem ten mecz, no i wykorzystałem jego jakieś tam małe błędy. Filip, jesteś na łączach? Jestem. Słuchaj, no tak w obiegowej opinii, według nas też w meczu z Binghamem miałeś momenty naprawdę solidnej, mądrej, fajnej gry i też parę słabszych momentów. Jak ty byś sam ocenił ten swój występ? No pierwszy mecz w sezonie, kiedy czułem się konkurencyjny i czułem, że mam jakikolwiek wpływ na przebieg meczu, bo to mój szósty mecz w sezonie i poprzednich urywałem jednego, dwa frame'y. No jeden jakoś tam wygrałem wracając. Znowu w meczu przegrywałem 2-0 i historia, która się powtarza, bo no jeszcze ciężko, żebym się czuł super komfortowo w tych warunkach, ale no były błędy, bo na takim poziomie na razie gram, tyle jestem w stanie z siebie wykrzesać, ale gdzieś tam rzeczywiście były takie też minuty samej skuteczności, tak, bezbłędnej gry i to też daje nadzieję. To, że miałem szansę w decydującym frame'ie, to jest takie pochlebiające, ale po prostu no Stewart się do tego przyłożył. Korzystając z okazji, zadaliśmy jeszcze kilka pytań Adamowi i Kacprowi odnośnie ich treningów, szans pozostania w main tourze oraz jak im się wspólnie mieszka w Anglii. Dalsza część wywiadu zaraz po zakończeniu podsumowania z English Open. W zawodach wystąpił również najbardziej rozpoznawalny snookerzysta na świecie, Ronnie O'Sullivan. Męczył się w turnieju jednak od samego początku, będąc bliskim porażki w dwóch pierwszych meczach. Ostatecznie przegrał w czwartej rundzie. Macy Wen okazał się być lepszym zawodnikiem w meczu do czterech wygranych i wyrzucił rakietę z turnieju wynikiem 4-3. Tych, którzy już tęsknią za grą O'Sullivana, informujemy, że wystąpi on już w kolejnym turnieju na antenie Eurosportu. W poniedziałek bowiem rozpocznie się World Open w chińskim Yushan. W turnieju padł też drugi w tym sezonie break maksymalny, drugi zbudowany przez Toma Forda. Jednak według Roniego O'Sullivana nie powinien on się liczyć. What about this green, Ronnie? I don't count maxes if you've got pop balls like this. Seriously, I don't. If I'm out of position, I've got to play a shot like that, I go, it's not a maxi. Do finału turnieju English Open dotarli Mark Selby oraz David Gilbert. Dla tego pierwszego był to 25. finał w karierze, dla drugiego dopiero czwarty. W
Wcześniej Gilbert przegrywał we wszystkich występach w finałach. Jeśli liczył na odmienny los, tym razem to grubo się przeliczył. Występ Selbiego w całym finale był niemal bezbłędny. Spudłował on w 10 rozegranych partiach zaledwie 7 bil. Po drodze do zwycięstwa 9-1 zbudował 7 breaków powyżej 50 punktów, w tym 2 setki. Tym oto sposobem Mark Selby zdobywa swój 16 tytuł rankingowy w karierze. English Open champion is the jester from Leicester, Mark Selby. Po ponad roku posuchy Mark Selby wreszcie wygrywa turniej rankingowy. Czy uda mu się już niedługo wrócić znów na pierwsze miejsce w rankingu światowym? Z Crowley dla kuriera snukerowego Michael Liebert. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z naszymi profesjonalnymi snukerzystami. Zapytajmy ich o treningi. Powiedz, ile teraz trenujesz, i to samo pytanie też do Kacpra, ale może najpierw ty, Adam, odpowiedz. Ja teraz świeżo po turnieju miałem 3-4 dni przerwy i dzisiaj dopiero wróciłem do stołu, bo czułem się zmęczony, bo my trenowaliśmy sporo przez ostatnie 3-4 tygodnie tak regularnie. I teraz po tym, wiadomo, mamy prawie 3 tygodnie do Norseman Island Open. No każdy jest inny, ja osobiście potrzebuję mieć głód gry i zrobiłem sobie 3 dni przerwy i też bardzo słabo się czułem, dopiero dochodzę do siebie, bo jeszcze po meczu z Fergalem byłem chory, także to wszystko i tak się udało fajnie zgrać, że tą formę przytrzymałem na mecz na English Open. No i teraz już wracam i trenuję pomiędzy, nie wiem, myślę to będzie 3-6 godzin dziennie, zależy, ale średnio powiedzmy 4-5 godzin dziennie to minimum. No to Kacper, teraz ty, ile teraz trenujesz, jak wyglądają twoje treningi? Ja osobiście jestem wielkim fanem przewagi jakości nad ilością i trenuję tam 2,5-3,5 godziny i celuję tak, żeby grać przynajmniej jeden sparing na 2 dni. Nie zawsze się udaje, bo właśnie często wychodzę bardzo wcześnie z akademii i zawodnicy jeszcze są na poziomie treningu indywidualnego, więc tak bym powiedział, 3-4 godziny dziennie trenuję, co jest dla mnie ogromną ilością. A jak w ogóle, powiedz, oceniasz swoje szanse tak realnie w tym sezonie na pozostanie w turze? Wiesz co, ja dla mnie to nie jest priorytetem tak naprawdę. Dla wielu innych ludzi jest dla mnie to nie jest priorytetem, bo ja po prostu chciałbym, ale ja wiem, że to jest napisane w kartach prawie każdego zawodnika, który wchodzi do main turu, tym bardziej z Europy, że z niego wypadnie. Ja bardziej celuję w to, żeby lepiej grać. Ja widzę, jak moja gra powoli się polepsza. Widzę, jak na sparingach nigdy nie było tak, że grałem sparingi po 4-5 wygranych i robiłem 2-3 setki. To zaczyna się pojawiać powoli, nie mówię, że cały czas, ale to już jest fajne. I to mnie cieszy. Coraz lepiej na turnieju, coraz lepiej psychicznie, bo sporo pracy włożyłem też w psycholog, w to, żeby polepszyć swój mindset. Także ja bardziej celuję w to, żeby jak najwięcej meczów wygrać do końca sezonu. I po prostu ewentualnie być jak najsilniejszym możliwym w Q-Schoolu i żeby być po prostu szybko do tego mainturu wrócić. Jeżeli uda się zrobić jakiś bonus w jakimś turnieju, zajść daleko, to będzie tylko mega, mega plus. A jeżeli nie, to tak jak idę tą drogą, nie mam kompletnie presji tego, że wypadnę z mainturu, tylko bardziej biorę na to poprawkę i ewentualnie chcę być gotowy na Q-School, żeby z niego wrócić i tyle. Ty, Kacper, masz ten sezon jeszcze przyszły zagwarantowany i czy coś to zmienia w twoim podejściu, czy ci się bardziej na luzie gra przez to, że wiesz, że nie wypadniesz w tym roku? No muszę też realistycznie patrzeć z perspektywy finansowej, że jeśli chcę zostać w Wielkiej Brytanii, muszę przynajmniej co jakiś czas gdzieś tam doładować bank. Jestem świadomy, że jeszcze mi kolejny sezon pozostał. No jeśli jakby mój wielki plan wypali, to jeszcze mi 30 czy 40 sezonów zostało. Po prostu muszę wejść na poziom, na poziom snookera, na którym zagwarantuję sobie, że będę w stanie różnymi drogami się dostawać z powrotem do main touru, bo wypadanie to jest naturalna kolej rzeczy, bo jest tylko 64 miejsca, które się utrzymują, więc tak samo, no po prostu muszę każdy dzień wykorzystywać to, co mi się wydaje, że robię i nie patrzeć na rankingi, bo to czy muszę wygrać mecz, czy tylko potrzebuję, czy mi się wydaje, że potrzebuję, to nic mi nie zmienia. A jak się w ogóle dogadujecie? Dobrze, wszystko jest okej. Okay. Mieszkamy, no po prostu chodzi o to, że mamy podobne obowiązki, tak? No razem trenujemy, jemy
jemy obydwoje zdrowo, trenujemy, jeden od drugiego czegoś się zawsze może nauczyć, także jest wszystko okej, okay. mamy wszystko podegrywane. Trudniemy razem, także spoko, ważymy jedzenie, ja się od Filipa nauczyłem ważyć jedzenie, bo nigdy nie ważyłem, także skutecznie udaje się redukować. Mi już od maja weszło 13 kg, a Kasper, nie wiem, też zamierza sporo stracić i potem zmienić swoją dietę, także no wszystko jest okej. Okay. Okej, okay, dobra. I ostatnie pytanie, żeby was nie męczyć, to takie same jak Adamowi zadaliśmy, to jak dogadujesz się z Adamem? Wiesz co, stary, czekaj, przejdę do innego pokoju. Nie, wszystko dobrze. Mamy atmosferę snookera w domu, często oglądamy mecze na żywo, inspirujemy się nawzajem właśnie. Trzymając dietę, czy chodząc na siłownię, no potrzeba tego, bo łatwo się rozleniwiać, jak już się jest dorosłym człowiekiem, ma się wolny wybór, a my się gdzieś tam nawzajem korygujemy i weryfikujemy. I nawet ja, będąc maszyną i ścianą, potrzebuję zewnętrznej motywacji. Trzymajcie się. Dobra, dzięki. W tym wydaniu Kuriera Snookerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snookerowego.